Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na 112. Bohaterem bitwy jest Rolo. Cichy brzeg. Losowanie dobre. Chociaż nie wiem, czy takie dobre. W sumie niewiele wiem o 112. 175 przebicia, 390 uszkodzeń, czyli kopa ma, ale aby kopnąć kogoś w czułe miejsce, potrzebuje naprawdę większej penetracji. 250 przebicia na kumulujących pociskach. Czyli coś takiego jak WZ-111. Za WZ-111 nie przepadałem. Pozbyłem się. Wymieniłem, jak była okazja. Wtedy bodajże poszła wymiana na STA-2. Rolo mimo wszystko gra 112, no i czasami zrobi jakiś dobry wynik. Nie wiem, jaka jest jego opinia o tym czołgu, ale mimo wszystko, jak widać, gra agresywnie. Załadowany też od razu pierwszy pocisk zwykły, więc to nie jest tak, że ładuje golda. No w końcu to jest zarabiaczka, czołg premium. No ale przydałoby się na pewno trochę więcej penetracji na podstawowych pociskach, ale na takiego Tigera 1, proszę bardzo, zdecydowanie starcza. Agresywnie Rolo, tak jak ma to w zwyczaju, od razu zaliczył asystę na protku i jedzie dalej. Przeciwnik odpuścił tę flankę. Ustawił się defensywnie, albo i się nie ustawił, raczej pojechał środkiem, wodą, gdziekolwiek. Jest tutaj T-43, ale on zagrożeniem nie jest, on na pewno nie będzie odbijał, ojojoj, RHM też nie będzie odbijał, ale potrafi przywalić. Tylko co ten RHM robi? Rozgląda się czujnie, za ofiarą. Tylko że to on jest ofiarą. Proszę bardzo, ofiarą dla naszego bohatera. Darmowym HP. I teraz ten T-43, który nie zdążył się wycofać. Jeszcze gdzieś tam z boku T-54. Widoczna artyleria, która też nie kontroluje minimapy. Już dawno powinna wiedzieć, że należy zmykać z tamtej pozycji protek. Strzelił, więc spokojnie teraz Rolo wyjeżdża i nie strzela w pancerz przedni, tylko normalnie, ciach, pach i tyle. I co ten protek może zrobić? No nie, no, naprawił się i jedną pestkę wpakuje, ale tylko jedną pestkę i Rolo leci dalej. Na razie żadnych wyzwań. Te czołgi, no protek objechany, można spokojnie przybijać ze zwykłej amunicji. To jest penetracja taka jak na zwykłym misie, praktycznie. Tak więc można powalczyć z innymi ósemkami w dobrych okolicznościach. Na dziewiątki to już będzie gorzej. I zobaczcie, jest załadowany pocisk kumulujący. Bo tutaj kręci się T-95, znaczy kręci się, nie kręci się, tylko stoi. Jest kawulec. Wystaje jego wieża. Nie, ten snapshot nie wszedł. T-95 szarżuje, a naszego T-54 trzeba byłoby być może pomóc sojusznikowi, ale Rolo w tej chwili niezdecydowany. Nie wie, co robić. Snapshot w kierunku Tigera 2. Taki nieprzygotowany kompletnie, ale takie są właśnie snapshoty. Kawulec. Może się wychyli, może nie. Znowu snapshot nie wszedł. No i cóż. No teraz troszeczkę nasz bohater zabałaganił. Jest bicie na kawulca. Ale zniosło chyba, nie wiem, na jarzmo.
Ja bym już dawno pojechał, na te 95. Przyjął najwyżej jedną pestkę, albo wcale wykorzystał moment, w kiedy ten T-95 rzucił się na naszego T-54. We dwójkę byśmy go objechali, darmowo sfarmili i byłoby dobrze. Teraz ten T-95 obraca się, ale oczywiście pierwszym celem będzie A-44. Współczuję już naszemu medowi. No, te włazy są zdradliwe dla pocisków kumulujących, więc cóż, następny kolejny cel, T-10. Rolo ma 3400 obrażeń i znowu agresywnie udało się przebić T-10 w dolną płytę. Kąt nie był zbyt dobry, więc naprawdę dopisało trochę RNG. Teraz tak, włazy. Te włazy są malutkie. Ciężko w nie trafić. Na szczęście T-10 panikuje i strzela gdzieś po górnej płycie, nie wiem gdzie w sumie. Teraz tak. Kto pierwszy się złamie? Złamała się T-10, strzeliła z nieprzygotowanej pozycji, a skoro strzeliła z nieprzygotowanej pozycji, znak, że ładuje i Rolo może się wychylić i strzelić pewny pocisk w weak spot. No teraz to nie było pewne. To było pewne niezdecydowanie wykonanie naszego bohatera. Na szczęście od boku spokojnie wróg przyjął ten pocisk. I cóż, 4500 obrażeń. Końcówka niestety na goldzie, no ale ten czołg jest słaby. Tak mówią posiadacze tego pojazdu. Tak mówią przeciwnicy. No ja mając w pamięci WZT-111, też mógłbym potwierdzić, że 112 nie jest jakoś szczególnie dobra. Podejrzewam, że nawet WZT-111 jest lepsza. Ostatnio jakiegoś buffa dostała. A 112 chyba nie. Ale Kawulec, ewidentnie przerażony tym wszystkim, chciał się utopić. Przejdźmy do wyników. I tu jest widoczna jedna ważna rzecz, która tłumaczy naszego bohatera, jeżeli chodzi o strzelanie z Golda. I też napisał to na czacie w końcówce bitwy. Trzecia odznaka biegłości. Brawa. Wielkie brawa. Masterka oczywiście. Duży kaliber i Top Gun. To była bitwa na trzecią odznakę biegłości. 5000 obrażeń, 6 fragów, 1761 expa. Ładny wynik, chociaż sama bitwa, no, miała pewne rezerwy. 1170 zablokowanych przez pancerz, asysty mało, ale obijane głównie też wyższe tiery, tam były obijane dziewiątki, czy głównie nie, w drugiej fazie bitwy, ten T-95, ta T-10 była obijana, tak więc to na pewno podbiło wynik expa. No i cóż, zarobek nie jest ważny. Ważna jest trzecia odznaka biegłości. Kto nie robił trzecich odznak biegłości na tierach 8-10, ten nie wie, jakie to naprawdę czasami jest frustrujące. Tak więc moje gratulacje. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.